Walentynki w naszym kraju są corocznym świętem zakochanych, przypadającym na dzień 14 lutego. Czerwone serce jest symbolem walentynek. Zwyczajem w tym dniu są wyznania miłosne oraz obdarowywanie ukochanych osób drobnymi upominkami. Dla kogo ten kwiatek? Dla mojej pięknej, kochanej dziewczyny. Jak się nazywa? Sandra ma na imię. Bo z telewizji jest, ale sławny. Kochają pan? Proszę? Bardzo ją kocham. Jestem bardzo zadowolony, że mam taką piękną dziewczynę. Parą, tak? Tak, tak, jesteśmy tak, parą. A jak na imię? Ania. Artur. Jaki prezent pan kupił dla swojej wybranej? A to tajemnica. Zawodowa. Ja się przeprowadzą tutaj, bo dziewczyny mamy, dziewczyny się przeprowadzą tak po prostu. I co pan kupił dziewczynie? No aż kupiłem jej kwiatka. Miśka i czekoladki jakieś. Pozdrawiam Ewę. Dziękuję. Wczoraj żeśmy spędzili ten dzień walentynkowo, także myślę, że w sumie żona z tego wczorajszego dnia jest zadowolona. Można zdradzić, w jaki sposób spędziliście? No to byliśmy, powiedzmy, na basenie rekreacyjnym. I później uroczysta kolacja, we dwoje. No i mi się wydaje, żeśmy odpowiednio. Było miło. Dla osób zakochanych Centrum Handlowe Galeria Twierdza Kłodzka podarowało w tym dniu upominek w postaci koncertu muzyki klasycznej Cztery pory roku Antonia Vivaldiego w wykonaniu artystów dolnośląskich związanych z Instytutem Muzyka Epok. Walentynki są to, jest to święto, które kojarzy nam się ze spokojem ducha, z wyższymi uczuciami, prawda, z pewnymi uniesieniami miłosnymi, a cztery pory roku Vivaldiego jak najbardziej oddają atmosferę święta. To jest pewien kulturalny eksperyment. Wspólnie z Galerią Twierdza, z dyrekcją Galerii Twierdza postanowiliśmy dokonać pewnej, że tak powiem, intelektualnej prowokacji polegającej na organizacji koncertu muzyki klasycznej Antonio Vivaldiego, czterech pór roku, popularnych bardzo, w Centrum Handlowym. Na pewno jest to pewne nowum, jeżeli chodzi o Polskę, to nie słyszałem o organizacji koncertu, przynajmniej nie na tym poziomie w Centrum Handlowym.
W Europie takie koncerty też się odbywają. Są to nowe pola, na których kultura, tak powiem, używając tej terminologii supermarketowo-sklepowej, prawda, popkulturowej, kultura z górnej półki, styka się z tym codziennym życiem mieszkańców.